Pokój dobro, tu Hotel Foxtrot Tango Echo. Jest marzec 2024 roku i na naszym rynku pojawiła się nowość. TIT Radio H3. Bardzo bogaty transceiver za niewielkie pieniądze. Oczywiście na naszym rynku króluje od kilku lat Baofeng. Nie do końca wiem dlaczego, ale być może chodzi o pieniądze. Od roku popularność zdobywa również Quanshing. No ale dopłacając 50 zł, możemy na AliExpressie za 130 zł dostać te ręczne radio. A czym w mojej opinii jest lepsze od Quanshenga i Baofenga, dowiemy się w tym odcinku. Zapraszam. Radio jest troszkę mniejsze i zgrabniejsze od konkurencji. Lepiej układa się w dłoni. W przeciwieństwie do Quanshenga i Baofenga UV5R mamy tu dwa przyciski PTT. Dosłownie dla każdego kanału oraz dwie oddzielne diody, które informują nas, na jakim kanale mamy aktywność. Oczywiście posiadamy możliwość nadawania na naszych amatorskich pasmach 2 m i 70 cm. Maksymalna moc tego radia to 5 W i myślę, że jak na przenośny transceiver spokojnie chwycić można przemiennik oddalony od nas o 50 km. Ja tak łapię FM Linka i z wieloma osobami w całej Polsce jestem w stanie nawiązać łączność. Na samym wstępie, zaraz po tak niskiej cenie, uwagę zwraca kolorowy wyświetlacz, bardzo przejrzystymi opcjami, S-metr na samej górze. Według producenta radio zapewnia nam bardzo szerokie spektrum nasłuchu, od 50 MHz do 600 MHz. I to bez wgrywania alternatywnego oprogramowania, po prostu z miejsca producent już nam częstotliwość udostępnia, a dla jeszcze lepszej wygody mamy tutaj ten niebieski przycisk. Cyk, włączamy Bluetooth i nasze radio możemy zaprogramować z aplikacji na swojej komórce. Myślę, że super opcja w terenie lub dla tych, co nie chcą inwestować w zakup specjalnego kabla do oprogramowania. Słuchacz oczywiście z boku mamy typu Kenwood. Tu właśnie albo wpinamy kabel do programowania, albo na zewnętrzny mikrofon i głośnik. Oczywiście w dzisiejszych czasach ładowanie przez USB to już jest standard. Niżej mamy tu gniazdo USB-C, ale oczywiście też możemy sobie wypiąć baterię i ładować ją niezależnie również na gniazdo USB-C. A dla tych, co marudzą i chcą tak po staremu, też jest dostępna stacja do ładowania. Po prostu możemy sobie baterię wpiąć i też naładować tak po staremu. Zdecydowanie większość ciężaru tego radia to jest bateria, która jest bardzo masywna, ale jak zobaczymy, to ma tutaj 2500 mAh, czyli naprawdę dość spora pojemność. I przy 5 W daje nam to nadzieję, że radio będzie długo pracować. Dodatkowo w radiu są też opcje oczywiście oszczędzania energii albo wygaszania ekranu, jeżeli jest nieaktywne, ale nie chcąc skręcić zbyt długiego filmu, w przyszłym tygodniu będzie druga część z opcjami tego menu oraz zrobimy też chyba jeszcze osobny filmik z programowania przez telefon, więc obserwujcie wydarzenia na kanale. Podsumowując, za troszkę więcej niż Quanshenga dostaniemy Bluetooth, czyli możliwość programowania radia przez aplikację z telefonu, kolorowy, czytelny wyświetlacz z S-metrem, bardzo pojemną baterię. Nasłuch tym radiem możemy prowadzić w paśmie 50 do 600 MHz i to w wersji udostępnionej przez producenta. Ciekaw jestem modyfikacji użytkowników. Możemy nadawać na naszych pasmach amatorskich, czyli 2 m i 70 cm. Mamy tu dwa przyciski PTT dla dwóch osobnych kanałów. Ładowanie przez taki sam kabel co w telefonie, czyli USB-C. Zawsze to mniej gratów do zabrania. Oprócz modulacji FM jest jeszcze również dostępna AM, czyli modulacja amplitudy. Gratka dla fanów przelatujących nad nami samolotów.
W ocenie niektórych nawet lepszy odbiór niż w Quanshengu, a w Baofengu UV5R oczywiście modulację AM nie znajdziecie. W terenie w nocy zwróciłbym uwagę jeszcze na podświetlenie klawiatury, które te radio oczywiście oferuje, oraz jako awaryjną latarkę, jakby nam czołówka padła. W następnym tygodniu kolejny film z tym radiem. Napiszcie w komentarzach, co jeszcze przetestować. Ja tymczasem dziękuję za wsparcie kanału, za lajkowanie i przesyłanie filmu dalej. Naprawdę wspiera to naszą pasję i dociera do coraz większej grupy odbiorców. Trzymajcie się!